zbieramy w truskaweczkach, późna godzina jest. Niestety cały dzionek sortowaliśmy ziemniaka. Nie było czasu nic tam za bardzo nagrać, więc nie nagrywałem. No a tutaj niestety zima zbliża się wielkimi krokami. Zresztą, przepraszam, widać jak tutaj, ile tego zielonego tutaj jest. Staram się to wszystko zniszczyć, zobaczcie. Widać tego myszku takiego, jest dużo. To chyba jakaś przytulia czy coś. Pewnie jakaś przytulia. Także jest tego cała masa, no i staram się to podciąć wszystko, zniszczyć, tak? Niezbyt jakoś tam głęboko, niespecjalnie, ale się staram, tak? Żeby to jakoś tam przyzwoicie wyglądało. Tutaj, jak już większość z Was wie, pielniczek z własnej konstrukcji. Troszeczkę tą stronę może byśmy opuścili niżej. Pielniczek własnej konstrukcji, zrobiony gdzieś tam ze złomu. Akurat nawozu nie wysiewam, to koło napędowe jest odczepione, żeby nie przeszkadzało. No i powolutku jakoś tam się działa, tak? Powolutku się leci, oby chodziło się w kabinie od razu jak ten, jak tylko otworzyłem na chwilę. No i lecimy, tak? Przygotowujemy się cały czas do zimy, staram się jak najwięcej tej pracy nadgonić, tutaj nadrobić przed zimą, tak, żeby zdążyć przed mrozami, przed śniegiem, tak? Tutaj jeszcze przydałoby się jakieś orki wykonać zimowe, no ale już nie wiem czy zdążę, bo tam jeszcze kawałek ziemniaka został w polu do wyciągnięcia. Odmiana Madeline, no późno kopiemy, bardzo późno nawet bym powiedział, jeśli chodzi o tą odmianę. No ale spowodowane jest to tym, że pioruńsko nam w tym roku gniła ta odmiana, tak? Były inne posadzone na tym polu, wszystko było git, a ta Madeline niestety strasznie, strasznie gniła. Myślę, że spowodowane to było po części tym, że były zastoiska wodne, tak? No i po prostu poczekaliśmy, aż co ma zgnić, po prostu zgnije. No i teraz 3/4 tych zgnitych, które są, to po prostu rozpierniczają się na taśmie, rozpadają się, a towar cały idzie do góry, ten, który jest dobry. Tam oczywiście jakieś śladowe ilości trzeba tego wyrzucić, tak? No bo się nie da, ale generalnie ziemniak jest, Boże, ogromny, tak? Przeogromny bym powiedział. Co prawda jest bardzo ładny, gładki, kształt ma, tylko że jest ogromny, tak? No, powiem Wam szczerze, że nawet byłoby problem sadzeniaka z niego odebrać, tak? Bo ma taki rozmiar, że szok. Tutaj jak będziemy jeszcze kopać, to Wam też nagram filmik, jak to wygląda. Tam w ostatnim czasie poleciał ten filmik taki śmiesznie zmontowany, tak? Po imprezie był montowany, więc gdzieś tam spina wcisnąłem, no i poszło, wgrało się na serwer. Mówię, dobra, niech idzie, trudno, tak? Wisiało to dłuższy czas na YouTube w prywatnych filmach. Nie udostępniałem tego, ale tak któregoś dnia leżałem, tak, no i patrzę jeszcze raz na ten film. Mówię, kurczę, w sumie czemu go nie puścić? Taka wpadka, mówię, też fajnie, będzie z czego się pośmiać, tak? Mówię, może ktoś będzie oglądał. No i postanowiłem ten film rzucić, udostępnić go dla wszystkich. Jak zauważyliście, w ostatnim czasie też jakieś tam live'y troszeczkę puszczam, tak? Nie są jakieś tam systematyczne, można mnie tam namierzyć. Zawsze jak tam chwila czasu jest, gdzieś tam czy jadąc właśnie samochodem, czy gdzieś tam coś naprawiając, jest chwila poopowiadać coś, poodpowiadać na Wasze pytania, no to tam się, że tak powiem, łączymy, nie? Teraz też tak właśnie zastanawiałem się, czy by live'ika nie zrobić, ale nie mam statywu dobrego do tego, żeby telefon tutaj gdzieś umocować. No i stwierdziłem, że jak ma mi się znowu tak gibać jak ostatnio właśnie w tym statywie za 20 zł, to mówię, nie, tam dajemy spokój, odpuszczam. Kupię dobry statyw, to wtedy będziemy te live'y gdzieś tam częściej robić, tak? Czy to ściągnika, czy właśnie jak będzie jakaś tam orka wykonywana, to postaram się tutaj coś wrzucić, żeby to urozmaicić i żeby jak najbardziej Was przybliżyć do tematu, pokazać Wam tutaj jak to wszystko się dzieje, jak pracujemy, jak się rozwijamy bądź pogrążamy, tak? Bo przy dzisiejszych cenach, takie jakie są, kosztach produkcji i przy cenach produktów naszych, które sprzedajemy, co prawda jeśli chodzi o ziemniaka, no to akurat tutaj narzekać na chwilę obecną nie można, bo z tego co teraz widzę, co chłopaki tam dzwonią, piszą,
to już pośrednicy, tak, już eksport ruszył, no i eksport już płaci, zaraz, gdzie to? Za daleko jeden. Eksport płaci od 60, tam no 50, 60, 60 parę, tak, do 70 groszy maksymalnie za ziemniaka nie nadającego się do mycia, tak, aby tylko kaliber miał. A jeśli chodzi o mycie, no to stawki są tam 70-80 groszy, tak? Tylko że to musi być naprawdę piękny, piękny towar. Oczywiście opakowania to big bagi. No i samochód przychodzi, ładujecie, kasa na konto, dziękuję. I po temacie, tak? Tutaj jeśli chodzi właśnie o jakieś tam producentów takich ziemniaków, tak, którzy mają całą samochodowe ilości, no to w tym roku zarobią na ziemniaku. A cała reszta, no cała reszta zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to koniunktura się będzie kształtowała, tak? Rynku, bo z tego, co tutaj już gdzieś tam po centralach dzwoniłem, szukam sadzeniaka na przyszły rok. No i okazuje się, że co? Że za późno to zrobiłem, tak? Bo centrale już wyprzedane są praktycznie w 60-70% już z tych odmian bardzo wczesnych, no to już tam praktycznie jakieś niedobitki zostały, tak? Bardzo, bardzo małej ilości, ewentualnie gdzieś jakieś pojedyncze przypadki drillingu, tak, czyli tego ziemniaka takiego do 35 mm. No i to takie pojedyncze przypadki, naprawdę pojedyncze, bo cała reszta jest, że tak powiem, wyprzedana już, nie? Dowiedzieliśmy się też tutaj, ostatnio kontrolę mieliśmy, tak, no i dowiedzieliśmy się, że w tym roku bardzo mocny nacisk z inspekcji nasiennej będzie na ziemniaki właśnie, na sadzeniaki, że będzie pilnowane to, czy opłata dla producenta była zrobiona, tak, bo trzeba pamiętać o tym, że sadząc ziemniaki, ziemniaki bądź zboża siejąc, tak, z tych nowszych odmian, no to wszystkie odmiany są objęte prawami autorskimi, tak, są chronione, no i za każdy wysiany bądź wysadzony kilogram materiału, no to powinno się uiścić opłatę właścicielowi danej odmiany, tak? Tutaj z tego co wiem, to za ziemniaki ostatnio, zależnie chyba też od firmy, tak, jaka tam firma, ale jak się pytałem, to odstępstwo rolne tam w okolicach 20 groszy chyba? Chyba tak, 20 groszy, tak, bo to 200 zł tona będzie wychodziła. No to nie jest to jakiś kosmiczny pieniądz, tak, a macie święty spokój, nie? Także dopilnujcie sobie tego tematu w tym roku, bo naprawdę można się zdziwić, tak? Bo jak inspekcja przychodzi, to jest kwota z odstępstwa rolnego, czyli w tym przypadku 200 zł od tony, tak? No i razy 3 robią, tak? Czyli macie 600. Plus jeszcze jak się będziecie ubierać, że to jest inna odmiana, a gość będzie widział, będzie się znał, będzie wiedział, że to jest faktycznie ta odmiana, od której powinniście odprowadzić opłatę, no to was jeszcze skasuje za badania, no i bagatela za każdą wysadzoną tonę was wyjdzie pi razy drzwi 1000 zł, tak? Także wydaje mi się, że to jest nieopłacalny biznes. Oczywiście jak ktoś tam sobie sadzi jakiś tam mały kawałek, no to myślę, że tutaj nie ma co się bać, tak? I nie ma co się obawiać tej kontroli. Ja tak myślę, żeby nie było, że tak jest, tylko tak sobie po prostu myślę, takie moje przemyślenie własne, tutaj wcale nie musi tak być, ale tak myślę właśnie, że jak jakiś mały kawałeczek będziecie mieli, no to nikt tutaj się do tego nie przypierniczy, no i będzie to sobie rosło, tak? Rumianek się rzucił, w truskawkach widać bardzo mocno rośnie, ale zaraz przymrozki przyjdą, już w sumie dzisiaj był pierwszy przymrozek, coś tam chyba koło 4 czy 5 stopni było, także dosyć silny. Ziemniaki leżały w stodole, co prawda przykryte, tak, wszystkie tam drzwi były pozamykane, no i nic im się na szczęście nie stało, oczywiście tam leciutko sparowały, no bo przykryłem ich chwilę wcześniej przed tym przymrozkiem, więc temperatura w pryzmie się podniosła pod folią, no i tam nic im się tam nie zadziało negatywnego, także zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Akurat tak na złość nie mam termometru, bo bym sobie wyrzucił go na zewnątrz, zaraz bym wiedział, jaka temperatura jest. Niestety Arbos nie oferuje tutaj termometrów, tak? Czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych, więc ach, te gałęzie wchodzą w to pole nieszczęsne.
nie oferuje właśnie termometrów, a powiem wam szczerze, że czasami by się przydał, tak? Tak z czystej ciekawości zobaczyć, ile tam jest, nie? Także tak to wygląda, no mówię, cały czas praca w re, żeby przed tą nieszczęsną zimą zdążyć, jeszcze wszystkie maszyny trzeba umyć, przesmarować, zakonserwować na zimę, pochować to wszystko pod dach, żeby to pod chmurką nie stało gdzieś tam, nie, żeby to nie mokło, żeby tam wiadomo, że mróz w takich maszynach jest bardzo, bardzo zły. W sumie deszcz też tak, ale jak woda wejdzie gdzieś tam, czy w łożyska, czy jakieś elementy konstrukcyjne, ona nie zawsze ma jak wypłynąć, tak? No i niestety często gęsto zdarza się tak, że jakieś elementy są rozsadzane przez wodę, przez mróz, tak? Czy to właśnie gdzieś tam ta woda wchodzi w łożyska, te łożyska później stają na wiosnę, no i zaraz robią się niepotrzebne koszty i problemy. Więc najlepiej jest to po prostu umyć wszystko, zakonserwować, przesmarować, no obstawić sobie pod dach gdzieś tam i niech sobie stoi, niech sobie czeka do następnego sezonu, aż będzie potrzebne. Także mówię, pracy jest, oj, cała masa, tak, od świtu do nocy, tym bardziej, że tutaj za chwilę do pracy trzeba iść, tak, no i znowu gdzieś tam jakaś delegacja, znowu jakiś wyjazd, znowu gdzieś tam 2 tygodnie ucieknie, więc czyli pewnie wrócę koniec listopada, Boże, za daleko myślami wybiegłem. Jak dobrze pójdzie, no to wrócę koniec listopada. Szkoda, myślałem, że na CTR pojadę, tak, na Centralne Targi Rolnicze, ale niestety pewnie się nie uda, więc będą musiały się odbyć beze mnie. Myślałem, że tam sobie pochodzę właśnie po tych stoiskach, tam obejrzę sobie jakieś tam nowe odmiany, coś sobie wybiorę, porozmawiam, tak, może gdzieś tam właśnie jakiś kontakt uda się złapać, żeby na tych nieszczęsnych nawozach przyoszczędzić, tak, czy tutaj gdzieś na paliwie, tak, no bo tutaj to są 2 koszty, które na chwilę obecną, no po prostu rujnują, tak, rujnują nas, no i niestety nie zdziwcie się, jak za chwilę ceny w sklepach wystrzelą do góry, no bo po prostu każdy powie, że no sorry, ale za te pieniążki nie będziemy sprzedawać, tak, no bo worki poszły już do góry na szlowe, tak, jeśli chodzi o ziemniaka, big bagi poszły do góry, paliwo poszło do góry, nawozy poszły do góry, no i ktoś powie, dobra, słuchaj, ale ty przecież wyprodukowałeś to w zeszłym sezonie, no dobra, wyprodukowałem w zeszłym sezonie, ale w tym sezonie muszę nawozy kupić po horrendalnych cenach, tak, no i no nie dziwcie się, że ten towar kosztuje tyle, a nie mniej, no. Także duże grono moich znajomych już nawet jak słyszą cenę 9 zł za worek, to mówią, człowieku, daj spokój, nie będę wcale tego pakował, tak? Wsypię tą w big bag i pójdzie na eksport i Europa się będzie cieszyła, tak? A wy nie musicie u nas w kraju jeść naszych ziemniaków. Możecie sobie przywieźć z innego państwa, tak? Możecie pójść do supermarketu, supermarket też ma umowy podpisane z Zachodem, no na Zachodzie tego ziemniaka nie ma, z tego co wiemy. No i lada dzień, jak tutaj cały cykl, tak, zakończy się, no bo teraz wiadomo, że wszyscy ci, którzy nie mają gdzie zmagazynować towaru, no to wyprzedają się, dlatego ta cena jeszcze stoi w miejscu, tak, ona jeszcze tak mocno do góry nie idzie, no i wygląda to tak, a nie inaczej, tak, ale myślę, że tutaj już początek grudnia, maksymalnie połowa grudnia już przyniesie przełom znaczący, no i myślę, że tutaj już samochody zaczną fajnie jeździć, fajnie płacić. Myślę, że to powinno być w optymalnych. Dobra, bo się kurczę rozgadałem. Kto to będzie znowu oglądał? Znowu pewnie wyjdzie z 20 minut albo i więcej. A tak szczerze nawet nie bardzo jest z czego uciąć, nie? Dobra, tyle. Na razie.